Dzisiaj parę słów o szczepionce HPV. Na rynku polskim są dwie szczepionki. Jedna jest trochę może lepsza od drugiej, ale funkcjonują dwie obok siebie. I jak najbardziej nie tylko polecam, ale zalecam swoim pacjentkom, szczególnie jak najmłodszym, szczepienie przeciwko wirusowi HPV, który jak wiemy, to jest cała grupa wirusów o różnej onkogenności, czyli o różnym wpływie na występowanie raka szyjki macicy. Powinniśmy się szczepić. Dlaczego przebycie zakażenia wirusem HPV nie daje odporności? Dlatego, że gdy porównamy zakażenie HPV do zakażenia np. grypą, to wirus grypy komórkę niszczy, dochodzi do ekspozycji jego antygenów i nasz organizm produkuje przeciwciała, które w przeszłości tego wirusa grypy zniszczą. Natomiast w przypadku wirusa HPV wirus namnaża się razem z komórką. Nie ma ekspozycji jego antygenów w naszym organizmie, to znaczy w naszym okrążeniu przede wszystkim. I wirus wbudowuje swoje DNA do DNA komórki, na przykład szyjki macicy lub komórki nabłonka szyjki macicy, komórki nabłonka skóry sromu czy skóry czy w obrębie członka męskiego i prowadzi do rozwoju stanów przedrakowych i raka tych narządów. Także zalecam, polecam, szczepcie się panie przeciwko wirusowi HPV.